Jest nam ogromnie miło przedstawić Państwu film zatytułowany Chleb i sól. Został już pokazany w kilku ważnych miejscach, między innymi na festiwalach filmowych i w Wenecji, i w Gdyni, i w obu miejscach został zauważony i nagrodzony. Pan Kocur, reżyser tego filmu, jutro albo pojutrze jest nominowany do... Jutro. Nominację do Nagród Polityki jest nominowany. Tak więc mam nadzieję, że to jest ważny czas dla twórców filmu, a sam film będzie miał swoją oficjalną premierę za kilka dni. Ty co, na stałe tu zostajesz? Nie, jednak na stałe. Wiesz, na wakacje przyjechałem. Na wakacje, a to elegancko. Ty, a to chrono coś na chacie, nie? No. W jakim ono jest stanie? Jest nastrojone? Nie. Nie jesteś sam. Jesteś ze swoimi ukochanymi aktorami. Czy mógłbyś ich przedstawić? Chociaż przedstawili się oczywiście nam podczas seansu. Mateusz Bies i Jacek Bies, bracia. Niesamowity film, wiesz? Kompletnie niesamowity. W Polsce czasami panuje takie przekonanie, gdyby nie Chopin, to by nie było Polski. I tego Chopina jest tutaj bardzo dużo, chociaż w takich kontekstach, których do tej pory się nie spodziewaliśmy. No dla mnie muzyka jest równie ważna jak film, albo nawet ważniejsza, chociaż nie wykonuję jej profesjonalnie. Dlatego, żeby ona mogła się znaleźć w filmie, musiałem zaprosić do niego mojego przyjaciela Tymka i brata Jacka, których znam od wielu, wielu lat, bo wychowaliśmy się praktycznie w jednym mieście. Wszystko, co jest prawdziwe i rzeczywiste, czyli ta relacja Jacka i Tymka na przykład, jest dla mnie cenna i ważna i takie rzeczy staram się zawsze wplatać do filmu. I no tutaj w tym przypadku czymś, co było bardzo prawdziwe, jest ich naturalna relacja, więc ona to jest główny powód, no, szukanie prawdy w kinie. Zobaczmy, jak zostanie przyjęty w Polsce, bo dla mojego pokolenia to jest film absolutnie okrutny. No tak jest. Pogadamy. So it is, yes. Natomiast ja jestem zaskoczony, że faktycznie ten film spotyka się z dobrą recepcją festiwalową w bardzo różnych miastach, bardzo różnych miejscach, bardzo różnych kręgach kulturowych. I to jest dla mnie wspaniałe, że no jakby ten język filmu jest uniwersalny, że on może stanowić pewien pomost taki narracyjny między różnymi kulturami, językami, więc mimo, że ten film jest bardzo jakby lokalny, w sensie opowiada o małej społeczności w małym mieście, to jednak gdzieś przenosi jakieś uniwersalne treści. A dlaczego pan wybierał taki koniec? Bo koniec jest tragiczny. Czy rzeczywistość w Polsce w rezultacie zetknięcia tych kultur różnych jest też taka sama tragiczna, bo dla mnie to było, oczywiście na początku też było tutaj tragiczne, ale sam koniec, jak się kończy, to normalnie można zawał dostać. To jest film, który był inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, do których doszło kilka lat temu w małej miejscowości, gdzie zginął po prostu młody chłopak w wyniku takiej awantury, do której doszło w budce z kebabem. Więc to jest część rzeczywistości. Natomiast też nie chciałbym, żeby ten film był odbierany jako antypolski, bo nie taka była moja, nie taki był mój cel, ale chciałbym, żeby wprowadzić jakiś krytyczny, powiedzmy, punkt tutaj spojrzenia na tą naszą, bo bardzo jesteśmy dumni ze swojej historii, z tych dobrych momentów, a nie potrafimy w ogóle mówić o tych złych. Gratulacje dla braci aktorów i moje pytanie, czy panowie jesteście muzykami? Tak, nie jesteśmy profesjonalnymi aktorami, natomiast obaj jesteśmy profesjonalnymi muzykami, pianistami, tak więc wszystkie dźwięki użyte w filmie, wszystkie wykonania wykorzystane w filmie były autentyczne. Chyba pierwszy film polski od 1981 roku, w którym profesjonalny
Znaczy zawodowym muzyk zagrał muzyka, czyli Chopina zagrał Janusz Olejniczak w 1981 roku w filmie Błękitna nuta Andrzeja Żuławskiego. Reżyser, jego aktorzy, a także jest ekipa twoja, z którą przyszedłeś, bo zostajecie na bankiecie, prawda? Tak. Także jeśli są jakieś jeszcze pytania, to artyści, grupa realizacyjna są do Państwa dyspozycji. Serdecznie Państwa zapraszamy. Proszę przychodzić na nasze pokazy. Bardzo dziękujemy za liczne przybycie i zostanie na rozmowie, bo to znaczy, że ten film jakoś zadziałał i chcieliście Państwo po prostu coś, czegoś więcej się dowiedzieć. Bardzo dziękuję.